Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, tym razem na Facebooku. Trochę będę się dotrzesł, bo inaczej to w ogóle daję dzisiaj. Ten film znajdzie się na YouTubie, ale trochę później. Ale trochę później. Ja wieczorem zrobię jeszcze KHT, więc być może powtórzę pewne rzeczy. Zdecydowałem się po przejrzeniu szeregu historii związanych z awanturą o Marsz Niepodległości. Przede wszystkim powiem jedną rzecz. Pani prezydent Warszawy nie ma prawa zakazywać tego marszu. Jest to wydarzenie cykliczne. To jest raz. Druga sprawa. Pani prezydent Warszawy popełniła przestępstwo. Jej uzasadnienie jest uzasadnieniem, moim zdaniem, szkalującym Polaków, warszawiaków, dlatego że nie można zakazać czegoś, bo może być. Czyli zakazano po raz pierwszy coś, co się jeszcze przeprowadzenia czegoś, co się jeszcze, proszę Państwa, nie odbyło. Nie wiemy, jak będzie. Nie wiemy, kto będzie w tym wszystkim działał. Nie wiemy, czy będą prowokacje, czy nie będą prowokacji. Oskarżenie iluś kilkudziesięciu tysięcy ludzi o nazizm i o nazizm jest moim zdaniem, ja poczułem się, powiem szczerze, bardzo mocno dotknięty i zastanawiam się, w jaki sposób napisać pozew i podać panią Hrunkiewicz-Walk do sądu. Uważam, że organizatorzy Marszu Niepodległości, ci tradycyjni organizatorzy, musieli i powinni to zrobić. Ja nie mam niestety prawnika, nie stać mi na prawnika, który by za mnie to zrobił. To jest raz. Druga rzecz. Wczorajsza decyzja prezydenta i premiera wywołała pewne kontrowersje duże. Ja wiem, bo również mnie spotkały, i to niektóre bardzo bolesne, i od ludzi, którym się nie spodziewałem, że mnie spotkają hejt i tak dalej, i jakieś uwagi na ten temat. Ale uważam, że prezydent i premier podjęli jedyną możliwą decyzję. To znaczy tak, po pierwsze, proszę zauważyć, że Marsz Niepodległości zorganizowały oczywiście środowiska narodowe, środowiska związane z ONR-em i nie tylko z ONR-em, z Ruchem Narodowym. Możemy się, proszę Państwa, możemy mieć tutaj, dyskutować na ten temat, ale ten marsz stał się marszem wszystkich tych, którzy czują się Polakami i którzy polskość uważają za swoje własne dziedzictwo. Tak, stał się. Nie tylko Ruchu Narodowego i Ruch Narodowy i organizatorzy mają pełną tego świadomość. Ostatecznie te kilkadziesiąt tysięcy ludzi, czy prawie ponad 100 tysięcy ludzi w zeszłym roku, które szło w Marszu Niepodległości, to nie popierało Ruchu Narodowego. Ostatecznie, gdyby tak było, to Ruch Narodowy wygrałby wybory, prawda? Bądźmy szczerzy. Byli to normalni, zwykli ludzie z całej Polski, warszawiacy z dziećmi, którzy przyszli po prostu manifestować swoją polskość. Na marsz przygotowane były prowokacje i to jest jedna z finalnych prowokacji, która ma doprowadzić do sytuacji, w której musi dojść do zamieszek. Pani Hrunkiewicz-Walc i teraz pani Gawor w telewizji to samo potwierdziła, wiedzą dobrze, że marsz i tak by się wtedy odbył. Ludzie by przyszli. Straszą nas policją, strażą miejską, chociaż w stosunku do policji też są jakieś różne słowa, że podobno idą oni wszyscy poszli na zwolnienia. Tymczasem, jak mówili sami policjanci i sami komendanci policji, nikt z nimi z Urzędu Miasta nie rozmawiał na temat tego marszu. To raz. Ale wróćmy do prezydenta i premiera. Ruch Narodowy i część ludzi związanych z marszem uważa, że jest to przejęcie. Nie, to nie tak nie można. Tak nie można, proszę Państwa. Ostatecznie większość Polaków głosowała na tego prezydenta i na tego premiera. Ja już wielokrotnie mówiłem, że jest to marsz wszystkich Polaków i jedynym uprawnionym moim zdaniem symbolem jest polska flaga i biały orzeł. Oczywiście mogą być jakieś oznaczenia miast, oznaczenia partii, ugrupowań politycznych, oczywiście, że tak. Natomiast to jest marsz dla Polaków, proszę Państwa. Dla tych, którzy czują polskość. Ja to właśnie mówię i tak będę w kółko powtarzał bez względu, jaki hejt mnie spotka. O 14 spotykamy się na Rondzie Dmowskiego i oczywiście, że o 14 spotkamy się na Rondzie Dmowskiego. Prezydent i premier, podejmując tę decyzję i uczestnicząc w tym marszu, przejęli na siebie jednak dość dużą odpowiedzialność w rezultacie i w tej chwili jakiekolwiek prowokacje,
Właśnie dzięki tej decyzji przeciwko Marszowi Niepodległości będą prowokacjami przeciwko państwu. Ponieważ dwie instytucje państwowe, bo ja traktuję prezydenta i premiera jako instytucję państwową, a nie, że to jest jakiś tam, jakiś pan Duda czy jakiś pan Morawiecki. To są instytucje państwowe. I będzie atak, będzie atakiem na instytucje państwowe. Oczywiście, że tak. Proszę Państwa, więc zastanówcie się Państwo nad tą całą krytyką. Oczywiście można mówić, że jest to pewna ustawka. Dzisiaj też już usłyszałem, że też ze słów Pani Gawor, że jest jakiś przepis prawny, który mówi o tym, że marsz się i tak nie może odbyć, bo instytucje państwowe mają pierwszeństwo przed imprezami cyklicznymi, ale takiego przepisu nigdzie nie ma, proszę Państwa. Takiego przepisu nigdzie nie ma. No. I jeszcze raz powtórzę, błędem, to też również spowodowane było ta decyzja pani Hanny Gronkiewicz-Waltz ogromnymi błędami, które zrobiła przedtem władze państwowe, odcinając się całkowicie od tego marszu. Było wiadomo, że i prezydent, i premier nie przyjdą, trzeba było wysłać tam po prostu zaproszenia pro forma, a oni mogliby nie przyjść, wiadomo, że to są, że to jest spontaniczny marsz dołów, że tak powiem, ruch oddolny i ten ruch oddolny ten marsz przeprowadzi i tak dalej będzie. I tak dalej będzie. Oczywiście, że gdyby nie decyzja pani Waltz, nic by się zarówno premier i prezydent nie przyszliby. Nie przyszliby, ale wiedzieliby, że mogłoby dojść do dość dużych zamieszek, mogłoby dojść do dość dużych awantur w Warszawie i natychmiast zostałoby to wykorzystane. Wczoraj w TVN wyemitował, uwaga TVN jest taki program, wyemitował program poświęcony Marszowi Niepodległości, który jest dla mnie kwintesencją manipulacji. Kwintesencją manipulacji. Pokazał transparenty, trochę o ONR-ze przedwojennym, trochę o ONR-ze powojennym, wziął paru naukowców, zaczął opowiadać jak to było, porównywać to wszystko z 1933 rokiem i cały czas pokazywał trzy czy cztery transparenty, które rzeczywiście mogły być nietrafione i kilka tam różnych głosów, różnych okrzyków, które również mogły być nietrafione, ale to nie było to. To nie było to. To, proszę Państwa, cały czas koncentrował się na tym, że co sam wyłowił z tego tłumu, to znaczy, że sam przygotował po prostu. Bo z tego tłumu wyłowienie akurat takich rzeczy było bardzo trudne, bo w tym tłumie większość na ogół unikali pokazywania lasu biało-czerwonych flag, z których ten tłum się składał. Proszę Państwa, przepraszam Państwa, sobie przelecę w jedno miejsce i coś wezmę. Mi niewygodnie strasznie trzymać to w ręku. Nadaję na Facebooku. Poczekajcie Państwo chwileczkę. O. Będzie mnie trochę źle widać. Ale będzie mi. O. Wygodniej będzie mi. Tak. O. Przewrócę się. O. Wygodniej będzie tak trzymać. Nie, muszę obrócić telefon. O. O właśnie. Tak to jest ze mną. Nie zawsze potrafię to robić. Także jak Państwo widzicie, niestety zrobiła się całkiem niezła z tego awantura. Ja zachęcam wszystkich i mówię, że wszyscy powinni w tym marszu uczestniczyć, proszę Państwa. Wszyscy powinni w tym marszu uczestniczyć. No właśnie, jakiś Tomek Stejmon, TVN i ustawki, nie może być, XXD. Zły, po prostu zły, znowu jakiś złośliwy komentarz. Nie, nie o tym mówię, tylko po prostu Państwo, tutaj mnie oskarżono o to, że jest to ustawka pomiędzy prezydentem, premierem, a Hanną Gronkiewicz-Waltz. Moim zdaniem nie do końca, nie do końca tak jest. Po prostu władze państwowe nie miały innej możliwości w tej chwili, bo wiedzieli dobrze, że ten marsz i tak się odbędzie. Ale wybiły z ręki w tym momencie, wypiły z ręki panie władzom miasta argument, po prostu argument w tym układzie. Tak to trzeba rozpatrywać. I naprawdę zastanówcie się państwo, bo dzięki tej decyzji atak na Marsz Niepodległości, bez względu na to, kto go organizuje, będzie atakiem na instytucje państwowe, a to już inaczej pójdzie. A oni i tak już są przygotowani i ja to, proszę państwa, widzę. I ja to, proszę Państwa, widzę. Wojciech Baran, Ringer Axel już zaciera. Oczywiście, że zaciera, oni są przygotowani. Cały czas zresztą leci, że prezydent i premier, oni dostali jeszcze po tej decyzji jeszcze bardziej niż przed, że nie potrafią nic zrobić. Dostali, no oczywiście w cudzysłowie, dostali od tych wszystkich mediów opozycyjnych, dostali jeszcze więcej, dlatego że wręcz powiedziano, że oni popierają faszystów, proszę Państwa. Oni popierają faszystów. Jak jest to możliwe, że oni popierają faszystów w tym momencie i nazistów? Zresztą w ogóle to pojęcie jest dla mnie też już bezsensowne zresztą. Jeszcze raz powtarzam. Na marsz trzeba, jeśli pójdziemy. Dzisiaj przeczytałem, że jednak o 14 spotykamy się na Rondzie Dmowskiego i o 14 trzeba przyjść.
będzie premia od 15, czy tam będą, pójdziemy wszyscy i tak dalej, i tą trasą, i będziemy świętować niepodległość Polski. Nic więcej, proszę Państwa, nic więcej. I tak trzeba to po prostu zrozumieć. Zdaję sobie sprawę, że również niektóre środowiska narodowe uznały mnie teraz za wroga, prowokatora i uważają, że to przejęty został marsz i został hejtowany, ale to nie jest tak, proszę Państwa. Jest tak czasami, że człowiek coś zorganizuje i nagle staje się to własnością publiczną w tym momencie. Przykład bardzo prosty. Nadaje na Facebooku, który jest prywatną firmą założoną przez prywatnego człowieka i stał się nagle własnością całego świata, własnością publiczną, czy YouTube na tej zasadzie. Moje KHT oczywiście nie porównuje się z popularnością Marszu Niepodległości. Też zostało założone prywatnie, tak trochę dla mnie, i nagle staje się, już widzę, stało się własnością publiczną, bo ludzie to oglądają, ludzie czekają, ludzie chcą po prostu. Ewa Kowanińska, co z zakazami marszów we Wrocławiu i Gdańsku? Są legalne. Proszę Państwa, ja nie jestem prawnikiem, ale konsultowałem się ze znajomymi prawnikami i wielu z tych ludzi mówi mi po prostu jedną rzecz, że to jest trochę tak jak w tym opowiadaniu Dicka, raport mniejszości, proszę Państwa, i w tym filmie. Nie można skazać kogoś za coś, co nie zostało popełnione. My wiemy, że on popełni? Nie wiemy, czy to on popełni przestępstwa, więc zakazano tych marszów, bo. Tylko, bo coś się stanie. Wiemy, co się stanie. Władze miasta Wrocławia i władze miasta Gdańska potrafią przewidzieć przyszłość. No bardzo dobrze, że potrafią powiedzieć przyszłość. To niech ją przewidzą i zawiadomią nas wszystkich. Cytuję wypowiedź samej policji. Informacja, która znalazła się w części zakazu, właśnie jest nieprawdziwa. Zgadza się, ja znam to. Być odebrana jako próba wciągnięcia policji. Tak, zgadza się, pani Alicjo, to jest prawda. Wciągnięcie policji w grę, zresztą to się dzieje równolegle, bo czytam dzisiaj jeszcze jakieś artykuły na ten temat. Wiadomo, że w policji nie jest dobrze, prawda? Pabilitorajci, Wrocław Legal. No oczywiście, że sądy to odrzuciły, bo naprawdę nie można kogoś skazać, bo na przykład można wziąć kogokolwiek, skazać, bo on ukradnie. Bo jest biedny, nie ma pieniędzy, to ukradnie i skazać go do więzienia w ten sposób. Ale ja osobiście uważam, bo ja się czuję absolutnie obrażony w tym momencie, że powinno się panią Hannę Gronkiewicz-Wac podać do sądu za to, że mnie jako Polaka obraziła. Nazwała mnie nazistą, nazwała mnie jakimś w ogóle rozrabiaczem, zadymiarzem, a to jest nieprawda. A to jest nieprawda. Nigdy, przecież wszyscy dobrze Państwo wiecie, ja dostaję za to joby, mówiąc, prawda, od Państwa, że ja nie toleruję antysemityzmu, nie jestem rasistą, mówię po prostu jak jest. Właśnie. No. Darek Darecki. Panie Piotrze, władze nawet miast, których zakazano marszy, błysnęły intuicją goliwiadowczą. Oczywiście, że to jest kawał. Intuicja goliwiadowcza? Nie, po prostu błysnęły, po prostu chciały, po prostu umówiły się i chciały doprowadzić do sytuacji, w której naprawdę dojdzie do zamieszek. Widzieli, co się dzieje, widzieli, jaka jest mobilizacja ludzi. I więc jak tą większość sprowokować? Właśnie w ten sposób ją sprowokowały. Sprowokowały. I w tym aspekcie decyzja prezydenta i premiera jest decyzją słuszną, proszę Państwa, słuszną. I nie ma co się obrażać, że ktoś chce coś zawłaszczyć, że władze państwowe chcą zawłaszczyć. No to co? Wszyscy, większość ludzi, większość znakomita, 95% ludzi uczestniczących w Marszu Niepodległości głosował, to jest ich premier i ich prezydent. Głosowało zarówno na prezydenta, jak i na PiS. W związku z czym obrażać się na to, że wezmą udział? Pewnie posłowie też wezmą. Będą szły w tym tłumie, bo to nadal będzie. Nieważne, kto idzie na czele, proszę Państwa. Ważne, kto w ogóle idzie w marszu. Na czele może iść sobie prezydent z borem. Co mnie to obchodzi? Ja będę szedł z ludźmi i ludzie będą szli z ludźmi. Zwykli, normalni obywatele spontanicznie przyjdą, przejście ustaloną oczywiście trasą i już. Wszystkich nas oczywiście nie wyrzucą. Zobaczymy, co będzie się działo. Zobaczymy. Na pewno będą teraz prowokacje. I na pewno się tej prowokacji trzeba spodziewać. Na pewno ktoś nie wytrzyma i coś krzyknie, bo nie da się opanować takiego tłumu. Mówiłem to o wiele wcześniej, proszę Państwa, że żądanie z kancelarii prezydenta do organizatorów zapewnienia absolutnej poprawności politycznej jest bzdurne, bo nie da się tego opanować. To wszystko zależy od nas, od świadomości Polaków. Jeszcze raz powtarzam. To jest marsz. Chwała narodowcom i ogromne dzięki organizatorom Marszu Niepodległości, bez względu na to, z jakiej ugrupowania narodowego pochodzą, że w ogóle to zorganizowały kilka lat temu i że ta idea, i że stworzyły tą ideę, ale to jest marsz, idea wszystkich Polaków, to jest marsz tych, którzy uważają polskość za swoje własne dziedzictwo i czują się związani z tą polskością. I taka jest chyba również idea w tej chwili i organizatorów marszu.
Natomiast jeszcze raz, radzę im, aby rzeczywiście wystąpili z oskarżeniem prywatnym, ponieważ ona obraziła ich. Nie można zakładać, że ONR jest organizacją nazistowską zmierzającą do obalenia tutaj państwa i zaprowadzenia jakiegoś nazistowskiego porządku w Polsce, a to zostało w uzasadnieniu, to słyszałem, więc powinni podać ją do sądu, bo żaden sąd tego nie udowodnił, żaden sąd tego nie powiedział, więc powinni podać ją do sądu o ochronę dobrego imienia. My jako Polacy powinna być grupa inicjatywna i jako uczestniczy marszu, czy zeszłorocznego, czy w tym roku, no ale w tym roku jeszcze nie było marszu, więc dopiero po marszu, że oskarżenie nas o sympatie nazistowskie, szczególnie na przykład tych nas, warszawiaków, takich jak ja z rodziny, która bardzo dużo ucierpiała od nazistów, od Niemców, od nazistów, jest uwłaczające mnie i mojej rodzinie po prostu. I dlatego uważam, że z prywatnego oskarżenia powinniśmy wszyscy wystąpić, bo tak nie można. Tak, proszę Państwa, nie można. Nie można. Dla mnie to jest nasz marsz wszystkich Polek i Polaków. Łukasz Lipka. Oczywiście, że tak, zgadzam się. Panie Piotrze, gdy PiS od razu chciałbyś ten marsz, byłoby to zrozumiałe i docenione. Nie byłoby tego zamieszania. Przecież mu głowy mamy na karku. Andriusza Mazur. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Ja to mówiłem. Ja to mówiłem i ktoś się na mnie obraził, że atakuje PiS, że śmiem atakować PiS. Ale ja ich zaatakowałem właśnie za to, za ich postawę, że oni się odcięli od tej imprezy, od tego marszu, nie przewidując skutków. I to było dalej, i decyzja pani Hanny Gronkiewicz-Gawalc była po prostu wciągnięciem, chciała doprowadzić do ogromnej prowokacji w Warszawie, żeby im pokazać i pokazać jednocześnie światu. Zobaczcie Państwo, jaka jest sekwencja zdarzeń, jak te decyzje wszystkie były konsultowane, a w dodatku ja tak śmiesznego uzasadnienia nie czytałem. Jeszcze Polska wycierpiała, Warszawa wycierpiała wiele od nazistów w swoim istnieniu. Tak. Tylko czy pani Gronkiewicz ma prawo o tym mówić? Więc co, uważa, że te same hordy nazistów, które zniszczyły Warszawę, biorą udział w Marszu Niepodległości? Gdzie 90% ludzi nawet nie wie, kto ten marsz zorganizował i nie wie, co to jest ruch narodowy? To jest chore, proszę Państwa, to jest chore. Skrytykowałem również PiS, bo kiedy narodowcy byli potrzebni, to marsz był patriotyczny, piękny, wspaniały, to wszyscy posłowie to mówili, a w tym roku nagle się okazało, że o, jak to było. No i teraz proszę, doszło do sytuacji, w której trzeba było takiego emergency meeting i takiej emergency decyzji. I dobrze, że ta decyzja powstała. Ja nie uważam to za zawłaszczenie marszu, bo to od nas zależy. My się spotykamy o 14, oni przyjdą o 15, sorki. O, oni przyjdą o 15 i zobaczymy, jak to będzie. O, nie mogę obrócić tego. No. Dobrze, przepraszam, że tak łączę tym, bo to niewygodnie mi się to trzyma. Darek, powiem, puść pan, nie mogę puścić reklam, bo to jest ten. A kto się, Barbara Stagiera, dlaczego pani się śmieje? Z czego pani się śmieje? Proszę mi powiedzieć, z czego pani się śmieje w tym momencie. No. I przez komunistów jeszcze więcej dotąd cierpi. Wiecie, oczywiście, że tak. Nie, to znaczy tu, jeżeli chodzi o sprawy związane z wojną, no to Warszawa została rzeczywiście dokładnie zamordowana przez Niemców. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zgadzam się, pani Agnieszko, nie ma tego złego. No. Większość ludzi przyjdzie o 14, i o 14 się spotkamy. Patrząc na wcześniejsze, zaraz, gdyby istniały służby, to wyłapałyby, kto zamierza przejechać gościnnie na teren naszego kraju przy okazji. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zgadzam się z tym absolutnie. Jak to się mówi, George, na darmo kasę nie pompuje. No, może. Kto przyjdzie o 15? Pewnie ktoś o 15, ten marsz premiera i z premierem i prezydentem, oni mają być o 15, ale to tak jest, pewnie przyjdą, zrobią i już. I zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. I to od nas w tej chwili zależy wszystkich, jak to będzie ładnie. My się zaczynamy zbierać o 14 i zobaczymy, co będzie. No. Także, proszę Państwa, proszę nie odbierać tego, co mówię, jako nie hejtować mnie jako coś tego, bo uważam, że nikt, bo uważam, że bo mnie też zależało. Nie chodzi o to, żeby nie poszedł imidż. I oni i tak ryzykują w tym momencie, że pójdzie imidż, że pójdzie prawdopodobnie przekaz taki, że władze państwowe wspierają ruchy nazistowskie w Polsce. I oni bardzo dużo zaryzykowali. Oczywiście, że tak, pewnie takie coś pójdzie, ale to będzie ewidentny przekręt. Ewidentnie przekręt. Właśnie. Właśnie. Jeszcze raz powtarzam, takiej histerii po tej decyzji, jakiej dostały te wszystkie opozycyjne telewizje i prasa, to ja już dawno nie widziałem. Czekajcie Państwo, przez chwilę będzie mnie widać dziwnie.
Jakoś oprę sobie ten telefon. O. O. O, tak mnie krzywo mi się wisi, ale trudno. Przepraszam Państwa bardzo. Chodzi mi o to, żebym mógł sobie jeszcze przy okazji zapalić. Dobra, niech tak będzie. Niech tak będzie. I to jest na Facebooku, nie na YouTube. Ja wrzucę, jak skończę ten film, na YouTube po prostu. Jeszcze wieczorem zrobię KHT, w którym pewnie sobie porozmawiamy lepiej na ten temat. To jest to. Marsz nie podoba się Waste on the... Tak, marsz się nie podobał, oni błyskawicznie założyli. Oni błyskawicznie założyli coś takiego. No. Panie Piotrze, ja rozumiem kontrowersyjnej decyzji, ale prezydent miasta ma prawo do... Prezydent miasta ma prawo do takich decyzji, ale w momencie, kiedy... Ale akurat w tym momencie nie, bo to jest wydarzenie cykliczne, więc wojewoda może tego zakazać. Prawda? Boję się, że specjalnie przygotowano tą sytuację, by doszło do walk w Warszawie. Dlaczego kontrmanifestacja jest dalej legalna? Nic się nie stało. Jeszcze raz powtarzam. Nie można, proszę Państwa, zakazać czegoś, co się nie odbyło. No w jaki sposób można? Prawda? Więc to jest chore. Szczególnie, kiedy ta manifestacja jest cykliczna. Założyć, że będą burdy, że będą jakieś cuda. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Marsz kuje na zachodzie w oczy. Oczywiście, UE chce zliczyć. Oczywiście, że tak. Szczecin pozdrawia, jedziemy na marsz do Warszawy. Pozdrawiam Szczecin, czekamy w Warszawie po prostu. I o 14 musimy być wszyscy. I rzeczywiście chwała ruchowi narodowemu, że on to zrobił. Bez względu na motywację i bez względu na to, co jest. Do nich też mam troszeczkę pretensji, że trochę też im ego gra, bo tutaj chodzi w rezultacie wszystkim o Polsce. Ja przypominam. Popatrzcie na pomniki. Piłsudski, Witos, Daszyński, Dmowski, prawda? To byli ludzie z przeciwnej bajki. Oni się bardzo mocno później pożali, ale wtedy w 18 roku wszyscy byli razem. A Daszyński przecież był jednym z pierwszych polskich premierów, o ile nie pierwszym, prawda? Jak pamiętam. No. I uważam, że i to jest prawda, panie Łukaszu Lipka. W takiej sytuacji na marszu powinno się powiedzieć jak najwięcej ludzi, żeby pokazać naszą siłę i jedność tak, aby wszystkich zatkało. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I tutaj władza państwa może zyskać, bo dlatego, że władza państwa zrozumiała nareszcie, że nie chodzi o te uroczystości z przepustkami czerwonymi, zielonymi, niebieskimi, sektorami, kto bliżej władzy, kto może zobaczyć, z ustalonymi rzeczami, ale właśnie o taką spontaniczność. O taką spontaniczność. To, że będą race, będą race. I tu i wczoraj usłyszałem też w telewizji, że race kojarzą się z 33 rokiem w Niemczech. Bzdura. Bzdura, proszę Państwa. Race, a to w takim razie ten 33 rok w Niemczech jest w całych Stanach Zjednoczonych co roku 4 lipca, prawda? No, bzdura zupełna. I takiej manipulacji już dawno nie widziałem. Zakazać marsz, bo coś się zdarzy, to tak jakby policjant zabrał kierowcy auto, bo może być wypadek. Oczywiście, panie Marku Jankowski, oczywiście, że tak. No. Właśnie. Natomiast ja rozumiem wszystkie teorie spiskowe, rozumiem to, że tak myśli, że ustawka, że zawłaszczyć, ale co? Chcielibyśmy świętować niepodległość Polski bez władz państwowych? O tym właśnie mówię, proszę Państwa. O tym właśnie mówię. I niestety władze państwowe olały na początku i dopiero rzeczywiście taka głupia decyzja, decyzja zresztą, która prawdopodobnie zostanie przez sąd cofnięta, żeby było śmieszniej. Spowodowała to, że władza państwowa poszła do głowy, że trzeba być z ludźmi, a nie przeciwko ludziom. O to chodzi. Przecież PO-wcy to faszyzm, jak się mają zjednoczyć? No właśnie, tylko teraz znowu z tym faszyzmem, no to my niestety cały czas, ja już to wielokrotnie mówiłem i będę i powtórzę to i teraz, proszę Państwa, my cały czas usiłujemy, mamy w głowach to komunistyczne wychowanie walki z faszyzmami. Walczyliśmy z... Już niech odzwoni. Faszyzm był we Włoszech, proszę Państwa. Dobrze. Marsz pod auspicjami państwowymi zapobiegnie zamieszkom, które wybuchłyby 11 po tym, jak KGW wydało co zagrało. Wobec tej sytuacji, kiedy są problemy w policji, była to jedna dobra decyzja. Oczywiście, że tak. I to była decyzja wymagająca zresztą odwagi. Ja się im nie dziwię. Wymagająca odwagi, bo wyobrażam sobie, bo na pewno na tym marszu coś się zdarzy. Na pewno będzie jakaś prowokacja, jakiś głupi transparent, jakieś rzeczy. Na pewno. Tego jestem pewien. Tego jestem pewien, proszę Państwa. I co? I co będzie? I oni również ryzykują. Wyobrażam sobie te artykuły prasowe. Zresztą już ja mogę odtworzyć natychmiast przekaz, jaki się dzieje. Dobra. Na koniec mam parę
próśb takich osobistych. Proszę Państwa, czy jest ktoś w Warszawie, kto by jutro rano między 9 a 10 mógł mi pomóc załadować coś do samochodu, parę rzeczy, poznosić 4 piętra w Warszawie? I czy ktoś jest w Łodzi, kto by między 1 a 2 mógł pomóc mi wnieść na górę, ponieważ jutro mój znajomy, ale znajomy też nie może dźwigać, bo przecież to jest tak samo starszy człowiek jak ja, oferuje mi samochód, żebyśmy przewieźli część rzeczy już do naszego nowego studia, bo ruszamy, reorganizujemy, uratowaliśmy to, ruszamy po prostu. To jeżeli tak, to proszę na PRIF, ewentualnie proszę wysłać mi SMS-a, ja oddzwonię. No właśnie, więc tak będzie. Na marszu jestem. Przy Rondzie Dmowskiego będę gdzieś około godziny pierwszej, będę starał się chodzić wzdłuż marszu, zobaczyć. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Nie nadam prawdopodobnie zawodowo, chociaż prawdopodobnie relacji jakoś marszu za pomocą telefonu zrobię. Może jeszcze wezmę syna i odleźmie kamerę i zobaczymy, jak będzie. O. Chyba nie czyta pan artykułu z najwyższego czasu PiS i tak zablokowałem przejęcie marszu, decyzja pana samej górze, haczka figa. No ale to takie myślenie, no ale przejęcie marszu. No dobrze, myślmy sobie w ten sposób, że przejęli marsz. Ale dobrze, że przejęli marsz w rezultacie. Znaczy to w cudzysłowie oczywiście przejęli. Co mieli zrobić? No, mieliśmy się sprowokować. Nie bądźmy tacy ortodoksyjni, panie Halszko. Nie bądźmy, zrozummy. To w tym marszu, proszę mi wierzyć, w tym marszu szło narodowców, była mniejszość. Była mniejszość cały czas. To był marsz dla Polaków i chwała im za to, że oni tak to zorganizowali. Zresztą proszę zobaczyć, to nie jest marsz w samej nazwie. Sami organizatorzy mówią, że to jest marsz dla wszystkich Polaków. I już po prostu. Prawda? No właśnie. Więc zobaczymy. Więc jeszcze raz mam tą prośbę osobistą, jeżeli ktoś to usłyszy, będę wdzięczny. No i już. Czy to coś, co tu, jakie słowa pada, nie wiem. Pamiętam, ta koszulka to jest koszulka jeszcze ze szkoły, z kiejku, także mam ją jeszcze. Ktoś tutaj coś do mnie znowu bierze. Ja wiem, że pewnie ortodoksyjni wczoraj, że ortodoksyjni ludzie będą mnie natychmiast tutaj hejtować, mówić, że to wszystko, ale ja, proszę Państwa, myślę o przyszłości. Myślę, staram się myśleć trochę więcej kroków naprzód, proszę Państwa, dlatego, że wyobrażam sobie, co się będzie działo później. To specjalnie podgrzano atmosferę i tu element, tu jest wyraźnie, zresztą powiem wprost, że Hanna Gronkiewicz-Waltz tą decyzją ujawniła, że rzeczywiście uczestniczy w całej tej manipulacji po prostu. No i to jest dla mnie dowód i uważam, że trzeba ją podać do sądu. I już. I niech sąd decyduje, bo ja nie pozwolę się nikomu obrażać, że jestem jakimkolwiek nazistą. I już. Po prostu. A we wczorajszym uzasadnieniu, jak to uzasadnienie przesłuchałem, posłuchałem w ten sposób. Także, proszę Państwa, jeśli mnie chcecie hejtować, hejtujcie mnie, ale tak uważam. Tak uważam. W tym marszu jest miejsce dla każdego, uważam. Dla każdego, kto się czuje Polakiem i kto wie, że polskość jest jego dziedzictwem. Dla każdego. Uważam, że rozwiązywanie czy zakazywanie ONR-u jest totalną bzdurą i nie powinno mieć miejsca. Naprawdę dziękuję ruchom narodowym i kierownictwu ruchów narodowych, że tutaj będą, że zorganizowali tą uroczystość, doprowadzili do tej sytuacji, że stała się to uroczystością ogólnonarodową. I bardzo dobrze. I cieszę się, że władza też w końcu zrozumiała, że nie można iść na zwarcie ze społeczeństwem i trzeba to społeczeństwo poprzeć, bo społeczeństwo czasami zwykli, normalni ludzie mają rację. Po prostu. Zobaczę, jeszcze tu jedno pytanie było, które mi uciekło, ale nie mogę znaleźć tych pytań, bo one idą jakoś dziwnie mi tutaj. No nie, nie idą, nie idą pytania. Dobrze. Także, proszę Państwa, kończę na dzisiaj, to znaczy jeszcze wieczorem będzie. Zaraz. A tutaj mi ktoś, pani Sabina, przysłano mi taki artykuł, że wojewoda mazowiecki miał zakazać marszu Pyrgoń. Decyzja miała zapaść w siedzibie PiS. No dobra. Jeśli to jest prawdą, to rzeczywiście należy to wykorzystać dla naszych celów po prostu. Jako element wojny hybrydowej zwanej wpisuje się pani Agnieszko w to. Jeżeli by, Piotrze, to była stawka PiS i PO i dalej trzymają władzę. Jeśli byłoby inaczej, to już by niektórzy siedzieli w więzieniu. Sądzi pan? Ryszard Dudek, sądzę, ale nie będę tego sądził w tym momencie. W marszu, jeżeli chodzi 11 listopada. 11 listopada jest świętem odzyskania Polski i wszystkich Polaków w tym momencie. To, że podjęli taką decyzję, bardzo dobrze, że podjęli taką decyzję. Zobaczymy 11, co z tej decyzji wynikło i co będzie. Natomiast, proszę Państwa,
Natomiast, proszę Państwa, dowcip polega na tym, że nawet jeśli to była ustawka, to my Polacy wykorzystajmy tę ustawkę dla naszej korzyści. Dla naszej korzyści, bo tu o to chodzi w tym momencie. Tutaj nie było dobrych rozwiązań. Teraz to rozwiązanie wbrew pozorom, jeżeli nawet była to ustawka, podrzucono i bardzo dobre zresztą. Więc zobaczymy, co się będzie działo. Zobaczymy, co się będzie działo. No. Co tutaj wprost podaje, że to było. No więc zobaczymy, pogadamy sobie jutro, proszę Państwa. A dobrze, to jeszcze jest jedna rzecz, proszę Państwa. Jeszcze jest jedna rzecz, już na sam koniec. Cała ta rzecz, i trochę zauważyłem, że również działalność troszeczkę niektórych posłów PiS-u, było takie pyty, i mówienie w kółko o tych zadymatych wszystkich miało na celu jedną rzecz. Żeby ludzie nie przyszli. Bo jeśli ludzi będzie mało, to wtedy ten marsz nie będzie miał znaczenia. I teraz właśnie, po tej decyzji, należy przyjść, żeby zneutralizować tę ustawkę, jeżeli to jest ustawka, chociaż ja w to wątpię po prostu. Więc ja to wątpię. No. I wszyscy powinni pojechać i przestańmy zwracać uwagę na tym, niech naszym celem będzie święto odzyskania niepodległości Polski, a nie jakieś rządowe ustawki czy inne rzeczy. Po prostu. No. Po prostu. I już. Tak uważam. Dlatego nie zwracam na to uwagi w tym momencie, zwracam uwagi na sam fakt. I pokazuję Państwu pozytywną stronę, jak wyciągnąć wnioski. Bo to jest tak, proszę Państwa, jak z tym całym, co mi wszyscy mówią, czytają Wołkowa, Bezbienowa, jak niewolnicy. Tak jest i nie możemy nic zrobić, bo tak Bezbienow napisał i tak dalej. Nie. A ja to czytam, żeby nauczyć się tak robić i żeby nauczyć się to neutralizować. I w ten sposób tak to mówię, proszę Państwa. Tak mówię. I już. Tak to mówię. I tak uważam, proszę Państwa, że należy wyciągnąć z tego takie właśnie wnioski. I należy i myślmy o 11 listopada, a nie myślmy o jakichś ustawkach. A wtedy ta impreza się uda, a nawet jeśli to była ustawka, to ta ustawka nie wyszła. Rozumieją Państwo? Dobra. Dziękuję Państwu i do zobaczenia na marszu. Dzisiaj jeszcze pewnie nadam KHT wieczorem, gdzie sobie z ludźmi porozmawiamy inaczej. Dziękuję.